paniom, dzień dobry panom. Dzień dobry. Serdecznie zapraszamy na 9. Wschowski Kongres Kobiet. Nadzieja ponad wszystko. W dzisiejszych trudnych czasach to słowo jest najistotniejsze, to uczucie jest bardzo ważne. Miejsca są, bardzo serdecznie zapraszamy. Gdybyście państwo nie wiedzieli, gdzie orkiestra grająca przed Domem Kultury państwu wskaże drogę. Zapraszamy wszystkich. Kongres jest w reżimie sanitarnym, przy drzwiach było sprawdzane. Wszyscy obecni na sali są zaszczepieni i to co najmniej podwójną dawką. Niektórzy już mają trzecią dawkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kongresu Kobiet. Wita państwa bardzo serdecznie Hania Klapleska-Walkowiak i Urszula Chudak. Otwieramy 9. Wschowski Kongres Kobiet. Nadzieja ponad wszystko. Szanowni państwo, rozpoczęliśmy kongres jak zwykle od 9 lat Hejnałem Wschowy, którego autorem jest wschowianin Mieczysław Leśniczak, a grali członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kultury we Wschowie. Orkiestry, która ma co najmniej 1/3 mojego serca, bo resztę zostawiłam dla rodziny. Pracowałam z tą orkiestrą i zawsze proszę o jej wspieranie. Chciałam tylko powiedzieć, że kongres odbywa się tak w reżimie sanitarnym. Wszystkie osoby obecne na sali są dwukrotnie zaszczepione. Także nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ja proponuję, są media, proszę podnieść ręce wszyscy, bo są też i panowie, którzy są zaszczepieni. Dziękuję serdecznie. Wszystkie ręce. Bardzo wam dziękuję. Skoro już pani Hania zrobiła wstęp, należałoby w tym miejscu powitać szanownych gości. Zaszczycili nas dzisiaj. Przede wszystkim kongres odbywa się pod patronatem pani marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Pani marszałek dzisiaj jest na innym kongresie w Krakowie, na gospodarczym. Bardzo dba o nasze sprawy gospodarcze naszego województwa. Ale w jej imieniu przybyła do nas bardzo silna ekipa. Ekipa, jakże mogło być inaczej, po prostu pani. Serdecznie witam dyrektor Lubuskiego Centrum Informacyjnego, panią Iwonę Kusiak. Pani Iwona się zwróciła. Witam serdecznie dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, panią Magdalenę Balak-Hrynkiewicz. Pani dyrektor jest również w dwóch rolach, ponieważ jest przedstawicielem pani marszałek do spraw równości. Jest z nami również radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, pani Małgorzata Paluch-Słowińska. Bardzo serdecznie witam gospodarza naszej gminy, naszego miasta, pana burmistrza Konrada Antkowiaka. Mam wszystko tam już wpisane. Miałam w tym momencie przywitać przedstawicieli powiatu. Serdecznie panu witam, nie ma was wśród nas. Bardzo serdecznie witam również grupę gości skargowej. Pokażcie się panie, jesteście liczną grupą. Ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi Kusiakowi za zorganizowanie przyjazdu. Bardzo dziękuję. Jest z nami również podniebna mistrzyni świata, 17-krotna medalistka mistrzostw szybowcowych. Była z nami również, jest z nami na każdym kongresie, była jako panelistka. Pani Adelu, serdecznie panią prosimy. Pani Adela Wyszowska z nas. Jest również dyrektor Biura Oświaty i Spraw Społecznych, pani Anna Wiśniewska. Jesteście wreszcie wy, koleżanki, które zrobiłyśmy to wszystko dla was i o was. Dziękuję, że jesteście. Obecność jest po to, żeby wiedział, jakie problemy kobiety mają, żeby dokładnie wysłuchał, a potem niech realizuje. Czekamy również na panią Stanisławę Kołodyńską. Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego została zasłużoną dla Województwa Lubuskiego. Obiecała być z nami. Mamy wszystko przygotowane. Mamy nadzieję, wszyscy panią Stasię znamy i wiemy, że jak mało kto zasługuje na to odznaczenie. Brawa pani Stasiu. Myślę, że dobrze pani dziękuję. Chciałam jeszcze przekazać informację, że sponsorem strategicznym
naszego kongresu, wspierający nas i mentalnie, i finansowo, jest pani Klaudia Dietrich, konstrukcyjny.pl. I proszę, Ule, parę słów na temat konstrukcyjnego. Faktycznie będzie tylko parę, bo z wrażenia zapomniałam zapiski. Proszę Państwa, ale jeżeli ktokolwiek, cokolwiek robi w przestrzeni publicznej, to wie, co znaczy szukanie sponsora. My mamy to szczęście, że mamy Klaudię Dietrich, że mamy konstrukcyjny. Ja nie dzwonię, ja nie proszę, ona sama dzwoni. Ula, robicie? Robimy. Na drugi dzień są pieniądze na koncie. Pani Klaudii nie ma z nami, dlatego że to jest nie tylko bardzo prężna przedsiębiorczyni, to jest również mądra kobieta. Studiuje w dwóch kierunkach i ma dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego. Już jeden ma skończony. Teraz następne dwa. To jak nic, na 10. kongresie zapowiem, że rozpoczęła kolejny kierunek. W każdym razie tym zajmuję się, to materiały, które pokazują, co oni robią. Wiem, że zapomniałam, ale takie szkielety drewniane do domów, kratownice, szalunki, więźby dachowe, wszystko to, dzięki czemu dom stoi. Dzięki czemu Wschowski Kongres się odbywa. Dziękujemy pani marszałek, pani burmistrzowi za pracę. Mówiłam, że zapomniałam te karty. To pani powiedz, masz zapisane, młodsza. Już słyszeliście. I widać, że przemówił z niej duch nauczycielki. Ja pozwolę sobie pobiegać. I przemówił z niej duch nauczycielki, wręczyła mi tutaj. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować tym, dzięki którym to wydarzenie mogło mieć miejsce. Dziękujemy pani marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbiecie Annie Polak. Pani marszałek zawsze nas wspiera mentalnie, jak mówiła pani Hania, oraz bardzo ważne też finansowo. Ja myślę, że pani dyrektor Kusiak zechce przekazać to, co pani Hania wręcza na pani marszałek. Tak, ja poproszę o zabranie. Jak Ulę oderwiemy od mikrofonu, to będzie można mówić. A ja się zapnę. Dziękujemy również gospodarzowi, panu burmistrzowi miasta i gminy za wsparcie, panu Konradowi Antkowiakowi. Jak już mówiłam, tu miałam wpisane członkom zarządu, profesorządu, Haniu, nie bierz tu kwiatów. Bardzo dziękujemy dyrektorowi CKR Piotrowi Kokorniakowi za pomoc, za gościnne progi, tą skromną filiżanką, na razie i pustą. Proponujemy kawę tylko w tej filiżance, będzie lepiej smakowa, to od razu wszystkie kobiety. Proszę Państwa, ktoś musi to wtrzymać w ryzach, pieniądze i tym kimś jest pani Renata Hilarska. Reniu, gdzie jesteś? Proszę się zadać. Ja jeszcze pozwolę sobie jedną różę. Pani Ani, bo pani Ania nam zaopiniowała pozytywnie wnioski. Proszę Państwa, jest jeszcze ktoś od początku z nami, kto pięknie nagłaśnia, kto pięknie oświetla, że nawet ja dobrze wyglądam, to pan Zbyszek Iłowski. Zbyszek, może nawet bo przez wszystkie lata tutaj poświęca całą sobotę. Wczoraj był piątek, też był z nami. Proszę Państwa, pamiętacie, zawsze był z nami pan Bartek Kuczyk. Dajemy radę z Hanią za niego? Świetnie, to tak musimy same, żeśmy konferansjerkę prowadzimy, same sałatkę, żeśmy nakroili, takie czasy. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? To jest zapraszamy. Moment. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, szanowni Państwo, jako że jestem dzisiaj w podwójnej roli, mam przyjemność reprezentować dzisiaj panią marszałek Elżbietę Annę Polak. Jesteśmy tutaj z panią radną, z panią pełnomocnik, dlatego że pani marszałek od wielu lat z ogromną przyjemnością patronuje temu wydarzeniu, jak też wszystkim inicjatywom
aktywizującym społeczność lokalną i wspierającym działania na rzecz kobiet. I taki właśnie jest Wschowski Kongres Kobiet, gdzie można mówić o sprawach dla nas ważnych, można mówić głośno, można w tym się dobrze bawić, a przede wszystkim posłuchać czegoś o nas samych, dowiedzieć się czegoś, wymienić się poglądami i przede wszystkim fantastycznie spędzić czas, być razem, integrować się. Także w imieniu pani marszałek chciałabym złożyć na ręce Rady Programowej list gratulacyjny. Gratulując i dziękując za to piękne wydarzenie po raz kolejny. Drodzy Państwo, na ręce Rady Programowej przesłał również kilka ciepłych słów przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Władysław Maciuszonek. Nie będę czytała, bo wiele jest tych, jeszcze nam się w głowach poprzewraca, ale pisze, że wydarzenie, po prostu przeczytam to, co jest bardzo istotne, że jest to wydarzenie nie tylko wschowskie, jest to wydarzenie całego Lubuskiego. Jest coraz, to Państwa obecność świadczy o tym, że warto to robić. Dziękujemy panu, panie przewodniczący. Teraz zaprosimy pierwszą z panelistek i tutaj pozwolę sobie przeczytać, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Pani przewodnicząca, jeszcze pan Burmistrz. Bardzo proszę. Ja muszę się poskarżyć dwa razy. Nie dostałem filiżanki. Ja mam swoje, a pani przewodnicząca przyjdzie na kawę do ratusza. A drugie już mi chciała być, nie miałem nic nie mówić, słuchajcie. Witam serdecznie wszystkie panie przede wszystkim, ponieważ dzisiaj jesteśmy w mniejszości jako panowie. Natomiast przyznam się panią, będę tak mówił, bo jest mi łatwiej. Zawsze odczuwam tremę, jak wchodzę na tą scenę, a wchodzę od 10 roku życia tutaj. Naprawdę, zawsze czuję tremę. Staram się mówić ostatnie przemówienia od siebie. Natomiast pracownicy ostrzegli mnie, że przede mną dzisiaj będzie bardzo wymagające grono. Więc przygotowali mi 25-stronicowe przemówienie i ja teraz je odczytam. Mogę skrócić do 16. Szanowne panie. To wyjątkowo miła część mojej pracy, że mogę dzisiaj skorzystać z zaproszenia i spędzić czas w tak doborowym towarzystwie przedstawicielek płci zdecydowanie piękniejszej. Cieszę się, że gmina Wschowa od 10 lat jest miejscem, w którym kobiety mają wyjątkową przestrzeń do spotkań i podejmowania ważnych tematów. Warto podkreślić, że Wschowski Kongres Kobiet to nie tylko wydarzenie kulturalne, ale przede wszystkim edukacyjne i inspirujące do działania. To właśnie dzięki paniom z Rady Programowej, kobiety z gminy Wschowa, ale nie tylko, również z zewnątrz mogą corocznie spotkać się z naukowcami, lekarzami czy też ważnymi postaciami życia publicznego. Jak obecny kiedyś na kongresie były już Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar. Tak, super było. Dzisiaj spotykamy się po wyjątkowej niestety przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Przerwie trudnej, wielu z nas lub naszych bliskich zostało dotknięte tą chorobą lub jej skutkami. Ale nawet tak bolesny powód nie jest w stanie zatrzymać Wschowskiego Kongresu Kobiet. Dzisiaj możemy być i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Stał się on podwaliną do zajęcia się kolejnymi, czasami niestety zapomnianymi problemami, jakimi są m.in. depresja czy współuczestniczenie w chorobie alkoholowej. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Radzie Programowej, pani Hani i pani Uli, za to, że nie pomijają tematów trudnych, ale ważnych. Łatwiej byłoby zaproponować państwu miłą i przyjemną zabawę, na którą uczestnicy być może przybyliby jeszcze trudniej, lecz od 10 lat idea przyświecająca organizatorom tego wydarzenia jest szersza. Podstawą jest wiedza, a dobra zabawa, której przecież tutaj nie zabraknie, jest tylko dodatkiem. W dzisiejszym świecie mediów nie jest tak głośny, jak być powinien głos kobiet. Niestety tak jest. Magazyn Time od lat przygotowuje listę najbardziej wpływowych osób na świecie i w tegorocznej edycji mamy tylko albo aż jednego przedstawiciela naszego kraju. I jest to kobieta. Dodatkowo jest to pani Lidia Morawska. Znalazła się tam przede wszystkim ze względu na swoją nieprzeciętną wiedzę, umiejętności i wytrwałość w pracy nad badaniem wirusa, który ma tu napisane napsuł na wiele krwi, cokolwiek to znaczy.
Życzę organizatorkom i wszystkim tu obecnym, żeby między innymi działania, jakie podejmujecie w kwestii edukacji i dostępu do wiedzy, spowodowały, że być może kiedyś ktoś obecny na Wschodzkim Kongresie Kobiet zostanie zainspirowany do tego stopnia, pogłębić swoją wiedzę, pracować i zdobywać sukcesy, jak wyróżniona pani profesor. Jeszcze 23 kartki. Dziękuję bardzo. Miłych obrad, miłego dnia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję serdecznie panu, panie burmistrzu. Pan mówił o dwóch pretensjach. Ja przez 50 lat małżeństwa tych pretensji setki słyszałam, nie bardzo na pewno się przyjmuje. Czy nie robią wrażenia? Nie robią wrażenia. Proszę państwa, chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć. Nie rusza się mikrofonem, tylko statek. Widzicie państwo, rok przerwy w kongresie już się prączę przy mikrofonie. Wczoraj prowadziłaś obrady. Wczoraj prowadziłaś obrady 20 godzin, to chyba znasz. Proszę państwa, 9. Wschodzki Kongres, myślę, że odbędzie się dzisiaj już bez przeszkód. Gdyby nie pandemia, byłby dzisiaj jubileuszowy, 10. Ale nie ma problemu. Rok temu, półtora roku temu świat zatrzymał się w miejscu. Po prostu spotkała nas wielka zaraza XX wieku, pandemia. Nawet profesorowie medycyny nie wiedzieli, co o tym sądzić, jak się wypowiadać. Dzisiejszy tytuł naszego kongresu jest nadzieja. Nadzieja ponad wszystko, że damy radę. Zamknięto nas, był lockdown, była izolacja. Właśnie izolacja okaleczyła nas bardzo mocno. W wielu przypadkach była to depresja, alkoholizm, a nawet kilogramy, co po prostu nam, kobietom, robi to wielki problem. I dlatego myślę, że tak został złożony program, by o tych tematach dzisiaj mówić, by zaprosiłyśmy naprawdę autorytety w tej dziedzinie, które nam powiedzą, jak z tym się uporać. I co no? Chciałabym jeszcze przeciągać, proszę. Patrz, takie mądre zdanie miałam na koniec, nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Kończę do tych wszystkich trudnych tematów. Będzie rozrywka zupełnie z górnej półki. Proszę państwa, zostańcie do końca. Będzie rozrywka, będzie coś na ząbki niż. Dziękuję.